Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj omówimy sobie jeden z problemów projektowych, który spotkał nas całkiem niedawno, a który wydaje się kuriozalny. Zatem dobrze, abyście Państwo mieli trochę cierpliwości do urzędu oraz do projektantów. Projektujemy budynek produkcyjno-magazynowy. Całkiem duża inwestycja. 2,5 tysiąca m2 magazynu wysokiego składowania. Wszystko przebiega zgodnie z naszym planem. Wykonujemy koncepcję, wykonujemy projekt budowlany, pozyskujemy wszystkie dokumenty, mapy do celów projektowych i tu jest pewien problem. Przygotowujemy cały projekt, składamy go do urzędu i oczekujemy na pozwolenie na budowę. Wszystko przebiega jak należy. W międzyczasie wykonujemy projekt wykonawczy, tak aby był on już gotowy w momencie, w którym uzyskamy pozwolenie na budowę. Niestety, po około 3-4 tygodniach otrzymujemy z urzędu dość poważne postanowienie. Oczywiście jest w nim kilka punktów, jak to zwykle bywa, natomiast jeden bardzo mocno przykuwa naszą uwagę. Otóż napisane jest, że mapa do celów projektowych jest nieważna. Trochę nie wiemy dlaczego. Przecież kupiliśmy ją kilka dni, może dwa tygodnie maksymalnie od złożenia projektu do urzędu. Zatem mam absolutną pewność, że mapa powinna być aktualna. Otóż okazało się, że w momencie kiedy my składaliśmy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, w tym samym czasie jeden z naszych sąsiadów, budujący również obiekt produkcyjny, postanowił podzielić swoją działkę. Działo się to równolegle z naszą procedurą. I na nasze nieszczęście okazało się, że działka obok została podzielona kilka dni przed rozpatrywaniem naszego projektu budowlanego przez urzędnika w starostwie. Niby to żaden problem, nic się na działkach nie zmieniło, poza jedną kreską, nową granicą działki. I to już była podstawa dla lokalnego urzędnika, aby odrzucić pozwolenie na budowę. No nie do końca odrzucić napisać postanowienie i zmusić nas do wykonania nowej mapy do celów projektowych. Oczywiście moglibyśmy tu próbować protestować, natomiast każdemu inwestorowi, szczególnie temu, który realizuje obiekt przemysłowy, zależy na czasie. W związku z tym, nie dyskutując z postanowieniem, wykonaliśmy nową mapę do celów projektowych. Cała sytuacja oczywiście spowodowała, że wydanie pozwolenia przeciągnęło się o 3-3,5 tygodnia, natomiast klient musiał zostać o tym poinformowany i również tego nie rozumiał. Natomiast wykazał się na szczęście odrobiną zrozumienia w stosunku do nas i pozwolił nam dokończyć temat. Zatem zwróćcie Państwu uwagę, że nieraz w procesie projektowania nie wszystko zależy od projektanta i warto do terminów, które podają projektanci, podejść z lekką dozą ostrożności. Ja zawsze staram się klientom dokładnie opowiedzieć, co ich czeka, także w trakcie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę, i opowiedzieć im o takich sytuacjach, aby mieli świadomość, że może nas spotkać coś nietypowego. Nie jest to niebezpieczne dla uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast na pewno, jeżeli klient jest zorientowany, co go może spotkać, ogranicza to jego stres. Ogranicza to także nasz stres i powoduje, że w przypadku wystąpienia takiej sytuacji możemy się przyznać do tego, że spotkało nas coś nietypowego. Jeśli macie Państwo pytania, zachęcam do pozostawienia ich w komentarzach. Zachęcam także do kontaktu przez naszą stronę internetową oraz zasubskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!